Witajcie. Jest tuż przed wschodem słońca. Udało mi się wstać. W czerwcu wschody są o nieludzkiej godzinie. Dzisiaj jest 4:15 mniej więcej. Jadę rowerem pofotografować. Mam nadzieję, że będzie fajna mgła. Tutaj jest trochę fajnej mgły, ale w tych okolicach już fotografowałem, tak że chcę pojechać trochę dalej. W tamtą stronę, w stronę zalewu. A może jeszcze dalej. Mam nadzieję, że tam też będzie mgła. Jestem już nad zalewem. Słońce zaczęło powoli wstawać. Są już miejsca, gdzie wystaje zza horyzontu i oświetla wszystko. W tym miejscu też już parę razy fotografowałem, ale nigdy nie byłem tutaj podczas wschodu. Tak naprawdę mogłem tam na ścieżce fotografować, gdzie chwilę wcześniej nagrywałem, ale w tamtym miejscu już wiele razy fotografowałem podczas wschodu z mgłą, dlatego że jest to miejsce z mgłą, które jest najbliżej mojego mieszkania. Tam się zawsze gromadzi mgła, bo jest taka niecka terenu. Dzisiaj natomiast ryzykuję i pojadę jeszcze dalej na Bystrzycę za zalewem, w sensie przed zalewem. Przed tym jak Bystrzyca wpada do zalewu. Gdzieś tam na łąkach chcę pofotografować, mam nadzieję, że będzie mgła. Zanim pojedziemy nad Bystrzycę, spójrzmy jednak na zdjęcia, które zrobiłem nad zalewem. Fotografowałem tam stojące przy brzegu żaglówki. Tak prezentuje się pierwsze zdjęcie. Uchwyciłem na nim moment, gdy słońce wyszło tylko na tyle zza horyzontu, że zaczęło oświetlać łódki, które znajdują się w głębi kadru. Natomiast łódka na pierwszym planie jest jeszcze w cieniu. I dlatego mamy fajny kontrast kolorystyczny. Pierwszy plan jest niebieski, natomiast głębia kadru jest złota. Początkowo przeszkadzało mi, że na tym zdjęciu uciąłem fragment masztu żaglówki na pierwszym planie. Zrobiłem to celowo. Gdybym zrobił szerszy kadr, musiałbym na zdjęciu umieścić kilka elementów, których nie chciałem umieszczać ze względu na czystość kompozycji. Drugie zdjęcie przedstawia te same żaglówki, tylko bez żaglówki na pierwszym planie. Początkowo chciałem umieścić je na środku kadru, ale ponieważ po prawej stronie były rzeczy, których nie chciałem umieszczać w kadrze, przesunąłem kadr w lewo i umieściłem łódki po prawej stronie kadru. Wydaje mi się, że ta kompozycja też działa. Tutaj mamy trzecie zdjęcie tych samych łódek, tyle że zrobione z całkiem innego miejsca. Pojechałem kawałek wzdłuż brzegu i zrobiłem zdjęcie w stronę łódek, fotografując je praktycznie pod słońce. Słońce było tuż za kadrem po lewej stronie. Dlatego łódki są w kontrze, a wszystko jest takie złote. To ostatnie zdjęcie z nadzalewu. Wykorzystałem tutaj fakt, że woda w tym miejscu była całkiem gładka i przez to powstawały fajne odbicia. Gdyby była fala na wodzie albo światło było gorsze, ta kompozycja w ogóle by nie działała. Jestem już za zalewem, na łąkach koło Bystrzycy i moje oczekiwania rzeczywiście się sprawdziły. Tam, za mną, jest las i rzeczywiście jest mgła. Natomiast tutaj, na otwartej przestrzeni, na łąkach, słońce już wygrzało mgłę. Także w cieniu mgła utrzymuje się dłużej. Jest trochę przed siódmą. Światło, co widać pewnie po mojej twarzy, stało się bardzo ostre. Także będę wracał powoli do domu. Mgły też już prawie nie ma. Tam za mną pod lasem czasami jeszcze jest trochę mgiełki. Ale generalnie już zniknęła. Tak mniej więcej do 6 godziny, no może tak trochę przed 6. To jeszcze było dosyć dobre światło i było sporo mgły.
Przenieśmy się teraz nad Bystrzycę. Chcę pokazać wam stąd dwa zdjęcia. Pierwsze zrobione pod światło. Jestem bardzo zadowolony ze złotego odcienia tego zdjęcia i tego, jak szczegóły roślin znikają za kolejnymi warstwami mgły. Natomiast kompozycja mogłaby być lepsza. Kolejne zdjęcie powstało trochę przez przypadek. Szukałem kompozycji z wiechami traw na ciemnym tle i zobaczyłem, że przeleci mi przez kadr ptaszek. Kiedy przelatywał, zrobiłem trochę odruchowo zdjęcie. No i powstał taki kadr. Na szczęście miałem ustawiony bardzo krótki czas, bo wcześniej fotografowałem pod słońce i dzięki temu ptak jest w miarę ostry. Oprócz mgły i drzew fotografowałem też rosę na trawie. Starałem się sfotografować krople roszy i różne żyjątka na nich. A teraz jeszcze trochę fotografuję las po prostu. W lesie są takie smugi światła. W lesie słońce pojawia się później, więc później można fotografować w lesie rano. To zdjęcia wstężyków, które zrobiłem w trawie. Ale najbardziej ze zbliżeń podobają mi się dwa zdjęcia. Ten kadr z pajęczyną z kroplami rosy na ciemnym tle. Wiele razy widziałem zdjęcia pajęczyn oblepionych rosą, ale dotychczas sam nie zrobiłem takiego zdjęcia. No i fajne jest jeszcze to zdjęcie. Trochę rosy i poranne światełko potrafi zrobić cuda nawet ze zwykłą trawą. Jako ostatni fotografowałem las. Na dno lasu w lecie światło dociera później, bo drzewa blokują promienie słońca, gdy słońce jest tuż nad horyzontem. Tutaj za drzewami na pierwszym planie była polanka, której nie widać na zdjęciu, ale dzięki temu przez tą lukę między drzewami wpadało słońce i podświetlało liście innych drzew. Wilgoci w powietrzu było już wtedy dosyć mało, także światło na zdjęciu jest trochę za ostre. To tyle na dzisiaj. Tego poranka nagrałem mało, ale chciałem wam to pokazać, bo podobają mi się zdjęcia, które wtedy zrobiłem. Zwykle moje filmy są trochę bardziej obszerne. Jeśli podobał wam się ten, zachęcam do zobaczenia innych. Trzymajcie się. Cześć.